Kendrick Lamar swoimi ostatnimi ruchami dosłownie rozbija bank, nawet pomijając tego, że wszystko kręciło się wokół beefu z Drake'em, tak mnóstwo osób czekało na nową muzykę ze strony K-Dota. Co nastąpiło? No i okazało się, że traki są serio mocne. Dowodzą tego liczby pod numerami, które są lekko mówiąc imponujące i raper dostał się, tak jak myśleliśmy, na pierwsze miejsce listy Billboarda bez najmniejszych problemów. Oprócz tego w dzisiejszym odcinku. Gość z okładki Look At Me od Exa, skazany na 10 lat pozbawienia wolności za poważne przestępstwo, Soulja Boy vs Metro Boomin to coś, co wymknęło się spod kontroli, Academics oskarżono o gwałt, Didi napadł dziewczynę w hotelu i jak Gana poradził sobie z albumem. Subskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę, no i komentarz, a my możemy zaczynać. Utwór Not Like Us ustanowił również rekord streamów w pierwszym tygodniu, jeśli chodzi o rap, czemu pomogła cała akcja związana z disowaniem się dwóch raperów, ale pokazało to po raz kolejny, jak skillowym raperem jest Kendrick Lamar i jak bardzo ludzie głodni są muzyki od niego. Te utwory to nie tylko tekst, ale również kreatywne podejście do tworzenia i zrobienie czegoś z niepowtarzalnym klimatem. Tego w naszej opinii po prostu często brakuje Drake'owi i dlatego też Kendrick zdecydowanie jest po stronie wygranego tego beefu. A jak już o beefach mowa, no to warto przyjrzeć się temu, co odwala Soulja Boy. To, że ten człowiek jest lekko mówiąc niezrównoważony psychicznie, chyba już wszyscy doskonale wiemy, ale wyszło też po raz kolejny, że to po prostu kawał chama i prostaka. Raper od lat szuka zaczepki praktycznie z każdym, kto tylko mu się napatoczy. Przede wszystkim widzi w tym pieniądze i szansę na ponowne zaistnienie na ustach ludzi, no a niestety muzyką się nie broni. Próbował też swoich sił w streamowaniu, nie wiem jak mu to on teraz idzie, ale kombinuje jak koń pod górę. Metro Boomin to natomiast jego zupełne przeciwieństwo. Producent, który upartością i siłą doszedł do upragnionego celu, jest obecnie uważany za jednego z najlepszych producentów na świecie. Wiele osób powie, że jest bezapelacyjnie numerem jeden, no ale wiadomo, że trudno to tak podsumować. Do tego jest spokojny i może czasem, gdy ktoś go zaczepi, to potrafi odpalić się na jakimś Twitterze czy coś takiego, ale raczej sam nie wrzuca się w niepotrzebne konflikty, przynajmniej nie często. No chyba, że padną słowa, które paść nie powinny. Co prawda tutaj sytuacja potoczyła się trochę inaczej, bo to Metro Boomin wyśmiał Soulja Boya we wpisie na Twitterze, który został wykopany oczywiście przez ciekawskich fanów, którzy to sprawdzają wszystkie social media artystów w celu znalezienia właśnie takich rzeczy. Soulja Boy ostro zareagował na tego tweeta i na live stwierdził, że Metro ma 24 godziny, aby usunąć wpis, bo inaczej go pobije. Zareagował też bliski przyjaciel Metro Boomin, 21 Savage, który wyśmiał Soulja i zapytał, co zrobi, jeśli tego nie usunie. Zagroził, że 21owi też zrobi krzywdę, no i tak zaczęła się nakręcać cała ta spirala nienawiści. Soulja Boy obraził też zmarłą mamę Metro Boomina, składając życzenia na dzień matki, co było już ostrą przesadą. Metro Boomin koniec końców usunął tego tweeta, do tego Soulja Boy wspomniał, że Metro kiedyś wysyłał mu bity i tak dalej, ale koniec końców przyznał się do błędu, no i przeprosił za wszystkie przewinienia. Także za to, że wyciągnął starego tweeta, który nie jest tak ofensywny i zareagował na to z mocną agresją. Do tego stwierdził, że musi udać się na terapię, bo nie jest za dobrze z jego głową, no i niestety muszę się tutaj z nim zgodzić. Dajcie znać, co myślicie, no ale sprawa zdecydowanie wymknęła się spod kontroli. DJ Academics to osobowość, która miesza w świecie rapu, bo nie tylko przekazuje i likuje informacje, ten ziomek odpowiada tak naprawdę za masę spięć, albo sam w nich uczestniczy, no i jak wynika, też może nie być czysty. No raczej nigdy się nie wydawał, no bo oglądając go często można było odnieść wrażenie, że ma coś jednak za uszami, ale nigdy nie spodziewałbym się tego, że w jego stronę padną tak poważne zarzuty jak gwałt. Mężczyzna został oskarżony o to przestępstwo, a wszystko to miało rozgrywać się w 2022 roku, konkretnie w lipcu, gdy miał zaprosić znajomą do swojego domu. Tą kobietą miała być Zia, którą miał poznać jeszcze w 2021. Jak wynika z zeznań dziewczyny, w domu Academicsa byli też dwaj inni mężczyźni. Zeznała, że faceci dosypali coś do drinka, a potem popełnili to przestępstwo, o którym mówiłem wcześniej. Kobieta miała się rzekomo w nocy przebudzić, nie mogła zrobić ze sobą nic i nie miała kontroli nad swoim ciałem. Twierdzi, że w sytuacji brał udział również DJ Academics, a wszystko wyszło na światło dzienne jakoś w 2023 roku. Academics zeznaje, że nie był świadomy tego, co się działo. Owszem, stwierdził, że mogło dojść do takiej sytuacji, ale nie był tego świadomy, bo wtedy spał. Sprawa jest dość pogmatwana, no i mimo wszystko trudno będzie to udowodnić. Miejmy nadzieję, że były tam jakieś kamery, w co szczerze wątpię, no i przede wszystkim, że Academics nie jest to zamieszany, bo jeśli tak, no to naprawdę zbliża się jego koniec. Takie zarzuty to okropna rzecz, ale zdaję sobie też sprawę, że czasem okazują się fałszywe. Chociażby przypadek Lee Mosea, który wygrał podobną sprawę, został oskarżony o rzecz, której nie zrobił, przez co ludzie praktycznie momentalnie go skreślili, co nie było słusznym podejściem. Więc również w tym przypadku nie możemy rzucać w Academicsa pełnoprawnymi oskarżeniami, skoro nie mamy pewności, że na pewno miał z tym coś wspólnego. Bardzo trudna sytuacja, no i oby wszystko się szybko rozwiązało. Sprawdzajcie też naszego Instagrama, na którym znajdziecie najświeższe informacje o nadchodzących imprezach, oraz TikToka, na którego wrzucamy takie luźniejsze formaty oraz krótkie formy z odcinków newsowych. Pewnie doskonale kojarzycie tę fotkę. Jeśli nie, jest to zdjęcie okładkowe utworu Look At Me od XXXTentaciona, traku, który praktycznie pokazał rapera całemu światu, a Look At Me stało się niesamowitym viralem. Swoją drogą ta fota też spowodowała masę kontrowersji, a jest na niej gość o ksywie Kid Pronto, który w tym momencie ma naprawdę duże kłopoty. Kilka lat temu miał napaść na małoletnią osobę, swojego znajomego, raniąc go nożem, przez co ledwo uszedł z życiem w 2019 roku. Dostał zarzut usiłowania
zabójstwa oraz pobicia, przez co został skazany niedawno na 10 lat pozbawienia wolności. Jeśli to dobrze rozegra, no to wyjdzie po jakimś czasie, ewentualnie za dobre sprawowanie, ale ten gość jest ewidentnie świrem. Najważniejsze oczywiście, żeby zrozumiał swój błąd oraz wykorzystał tę szansę, bo to co zrobił jest wręcz okropne. Dobrze, że ofiara zdarzenia przeżyła. Do tego mówi się, że ten koleś już od 12 roku życia był zamieszany w życie uliczne i handlował nielegalnymi rzeczami. Miał rzekomo przebywać w zamknięciu za mało lata i to podobno nie pierwszy przypadek, gdy na kogoś naskoczył. Jeśli taka jest jego natura, no i faktycznie jest na tyle niebezpieczny, no to niech siedzi za kratami i nawet niech więcej nie wychodzi, bo prawda jest taka, że trzeba takich ludzi jak najszybciej izolować od społeczeństwa, bo pewne rzeczy się po prostu nie zmieniają, szczególnie gdy wejdą w nawyk już w tak młodym wieku. Billy to człowiek, którego temat poruszaliśmy już w naszych odcinkach, a sprawa, która w tym momencie się toczy, no to osobny wątek, no bo jeśli te zarzuty się potwierdzą, no to okaże się, czy jest to prawdziwy przestępca. Możemy w zasadzie stwierdzić to już teraz, bo do sieci wyciekło nagranie, na którym brutalnie atakuje swoją byłą dziewczynę, co zostało uwiecznione na hotelowych kamerach. Zdarzenie miało miejsce w marcu 2016 roku w jednym z hoteli w Los Angeles. Miał być rzekomo pod wpływem substancji i uderzył kobietę jeszcze w pokoju. Zdecydowała się uciec, gdy ten poszedł spać, ale nie udało się jej dobiec daleko, bo mężczyzna złapał ją w holu i ponownie zrobił jej krzywdę. Nagranie ukazało się dopiero teraz i spekuluje się, że być może Didi zapłacił 50 tysięcy dolarów władzom hotelu, aby nagranie nie ukazało się nigdzie publicznie. Wygląda to bardzo źle, no jest to wręcz okropny typ. Naprawdę ciężko się na to patrzy, no ale jeśli dobrze poszukacie, no to sami znajdziecie to nagranie. Ja nie chcę nikomu oferować tej nieprzyjemności z oglądania całego ataku ze strony Didiego. Rzecz ze środkami odurzającymi to już osobny case, który nadal badają służby, ale sprawa nadal się rozwija i jedna z osób powiązana z tym wszystkim wzięła niedawno ugodę, więc rzecz nabiera tempa, no i bardzo dobrze, jakby to wreszcie wszystko wyszło. W sensie takim, czy jest to prawda, czy nie, no ale umówmy się, wiele rzeczy nie gra tutaj na korzyść Didiego i ma bardzo ciężko przez to, co odwalał. Do tego jest wiele osób ze świata prawnego, które twierdzą, że ten człowiek ma za uszami masę gorszych rzeczy, które już niedługo mają wyjść na jaw. Gana powrócił chwilę temu z albumem, o którym rozmawialiśmy tydzień temu. Mówiłem tam, czy projekt nam się podoba, czy raczej nie do końca, więc jeśli nie widzieliście, no to warto sprawdzić. Po tygodniu raczej nie zmieniamy zdania i choć traki przynajmniej mi trochę się znudziły, tak świat nie zapominał Ganie i spekulowało się, że raper sprzeda ponad 65 tysięcy egzemplarzy w pierwszym tygodniu, co nie jest oczywiście żadnym rekordem ani najlepszym wynikiem w historii, ale jest całkiem solidny, zważając na to, że nie jest to nie wiadomo jak wybitny projekt. Ludzie mówią, że to mało jak na tego artystę, ale still jest to ponad 50 tysięcy z praktycznie zerową liczbą mocnych featuringów. No w sumie teraz otrzymaliśmy oficjalną liczbę sprzedaży, no i Gana przebił ten wynik. 83 tysiące sprzedanych egzemplarzy w pierwszym tygodniu, no i miejsce 2 na liście Billboard 200. Do tego Chief Keef z miejscem 28 i 23 tysiącami sprzedanych egzemplarzy albumu Almighty Soul 2, co jest też naprawdę niezłym wynikiem i jest to o jedno miejsce wyżej niż Finally Rich po jego debiucie, który był w tamtym momencie na 29 miejscu z liczbą 50 tysięcy sprzedanych egzemplarzy w pierwszym tygodniu. Gratulacje dla obu fanów, no i dajcie znać, jak wam siedzą te projekty po tygodniu. Policja z Atlanty 15 maja kilka dni temu została powiadomiona o strzelaninie podczas kręcenia klipu jednego z najbardziej rozpoznawalnych artystów z Atlanty, Lil Baby'ego. Wszystko to rozgrywało się na Verbena Street w północno-zachodniej części miasta, a świadkowie zdarzenia nagle usłyszeli strzały, które, jak udało się ustalić policji, najprawdopodobniej pochodzą z drive-by shooting. Na skutek zdarzenia ucierpiała trójka ludzi, dwójka z nich została ranna i przewieziono ich do szpitala, natomiast trzecia osoba później do niego sama dotarła. Dostali w szyję, plecy i ramię, a wszyscy ranni byli powyżej 20 roku życia. Śledczy oczywiście nie ukrywają powiązania z gangami oraz tym, że raperzy również w tym uczestniczą. Każdy, kto chociażby zna historię Lil Baby'ego, doskonale o tym wie, ale pytanie, czy byli to jego wrogowie, czy być może był to zwykły przypadek. Na miejscu strzelaniny były też rodziny z dziećmi, które na szczęście nie ucierpiały, ale zrobiło się bardzo, bardzo niebezpiecznie. Sprawy cały czas wymykają się tam spod kontroli, no i nie ma co ukrywać, że raperzy średnio mogą przebywać na takich osiedlach, chociażby w Atlancie, bo co chwilę dzieją się tam podobne rzeczy. Do tego warto wspomnieć, że Lil Baby, całe 4PF, jest od jakiegoś czasu prześwietlane przez organy ścigania ze względu na potencjalne powiązania z gangami ulicznymi. Jest to duży problem, tym bardziej, że Lil Baby ma naprawdę spory background, no i trudno powiedzieć, komu w zasadzie zaszedł za skórę. No i pytanie, czy możemy tutaj mówić o próbie zabójstwa Lil Baby'ego. Być może to właśnie on był celem owego ataku. Dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka, trzymajcie się, no i do następnego.